Mikrofon jest w dobrą stronę, jest. Okej, no więc mamy kolejny dzień, dzisiaj jest 5 października chyba i dzisiaj zwiedzamy już ostatnią Szwajcarię w tym roku, którą mam do zdobycia, czyli Szwajcarię saksońską. No i w sumie jeszcze nie jestem do końca pewna, gdzie dotrzemy w tej saksońskiej Szwajcarii, ponieważ już trochę nas bolą nogi, ale na pewno będziemy na Bastei-Brücke, czyli w sumie już tu jesteśmy, on jest zaraz za mną. Podobno to Bastei jest jedną z najładniejszych części saksońskiej Szwajcarii, także zobaczymy, czy zakończymy na samym Bastei na tym moście. Jeszcze za tym mostem jest zamek i jeszcze ogólnie można tu zejść w dół do jakiegoś kanionu, chyba coś takiego. Także teraz pokazuję most. O ile turyści na to pozwolą, bo podobno jest tu strasznie dużo turystów zawsze i dużo ludzi. Póki co nie jest tak źle, ale zobaczymy, co będzie potem. To był taki pierwszy punkt widokowy, taki, żeby zacząć ten most z góry. Z tego punktu najlepiej widać ten most. Ile tam jest turystów? Naprawdę to jest koszmar. Tam się ustawiała cała kolejka do zdjęcia. Ja szybko robię zdjęcia, jakiś pan do mnie, mogę na chwilę, potem kolejny. Ja chciałam z powrotem wrócić na to miejsce. Tam się kolejka ustawiła do tego miejsca. Masakra. Tam nie było opcji nagrać się z tym mostem, ale robię to o tutaj. Ale nawet robiąc to tutaj, musiałam poczekać, aż przyjdą ludzie, bo jest ich strasznie dużo. Za mną jest wejście na ten most. Jest kupa ludzi, także prawdopodobnie żadne nie będzie jakieś spoko, ale Kacper mi powiedział, że przychodziły obok niego jakieś panie i powiedziały, że tam na górze stała jakaś influencerin. To jest chyba influencerka po niemiecku, nie wiem. Dobra, idziemy teraz na ruinę jakiegoś zamku i patrzcie w ogóle, jakie jest super bilety, bardzo mi się podobają. Teraz stąd idealnie widać, ile na tym moście jest ludzi. Tutaj nie ma prawie nikogo, ale to chyba tylko dlatego, że to jest płatna część, całe 2,5 euro od osoby. Też spoko, że tu są napisy po polsku. A tutaj ambona skalna z widokiem na dolinę Wechlgrund. Nie wiem, czy to widać na filmie, ale w ogóle jak można tak poniszczyć taką ładną tabliczkę? O co chodzi z ludźmi? Ej, to jest w ogóle komnata skalna z inskrypcją z 1706 roku z wieloramiennym krzyżem. Ale to jest stare. A tak to chyba wyglądało kiedyś. Słuchajcie, znowu nagrałam całe zakończenie vloga z mikrofonem odwróconym w drugą stronę, także nagrywam to drugi raz. To jest koniec mojego vloga z saksońskiej Szwajcarii, ponieważ no widzieliśmy tutaj tylko ten most, to jest podobno i tak najbardziej taka urodziwa część tego wszystkiego. Oficjalnie zaliczyłam wszystkie Szwajcarie w tym roku, w sensie nie wiem, może jeszcze jakaś istnieje, o której nie wiem. Czeską Szwajcarię, saksońską Szwajcarię i tą zwykłą Szwajcarię. Stąd już kończę nagrywać, kończę robić zdjęcia, po prostu się nie da, bo tu jest tyle ludzi, tu jest tyle turystów, że nie dość, że ciężko cokolwiek nagrać,
bo po prostu no nie da się, bo jest tyle ludzi. Też na punktach widokowych jest tyle osób, że dosłownie ustawiają się kolejki, żeby zrobić zdjęcie. Ale i tak my tu przyjechaliśmy około, no byliśmy tutaj chwilę przed 10:00 i to chyba była ostatnia chwila, żeby jeszcze nie było aż tylu ludzi, bo teraz jest prawie 12:00 i jest po prostu masakra, masakra. Także tak, miejsce bardzo ładne, mogę podsumować trzema słowami: most, tłum i co, i zostałam influencerin. Nie wiem, jaki jest rodzajnik do influencerin, ale zostałam influencerin. A z tych wszystkich Szwajcarii, no to w sumie ciężko mi cokolwiek porównywać. Na pewno czeska Szwajcaria była wow i mega i bardzo polecam. Ale jej też zobaczyliśmy najwięcej. Saksońskiej Szwajcarii, no to co, no zobaczyliśmy ten most. No polecam go tylko rano, zanim przyjdą ci wszyscy ludzie. Ale i tak polecam, bo most bardzo fajna, okolica piękna. W ogóle jak tutaj nagrywam, to ludzie się na mnie patrzą i no chyba wszyscy myślą, że jestem jakąś influencerin. Także dziękuję bardzo wszystkim, którzy oglądali tutaj te vlogi. Mam nadzieję, że ta jakość w 4K w jakiś sposób się tutaj odznaczy, ponieważ zapchałam sobie tyle miejsca na karcie, że mam nadzieję, że to nie pójdzie na marne. I to by było na tyle ze wszystkich Szwajcarii w naszej Europie. Chyba, że są jeszcze jakieś, o których nie wiem, to je odkryję i też nagram z ich vloga. Pa, pa!